Dla mnie to wielki zaszczyt, że mogę się z panem spotkać. Z nami jest jedna z wielkich legend ruchu Chorzów, Jan Benigier. No to od razu zapytam, jak to się stało, że Gorol trafił w tych latach 70. do tak hermetycznego klubu jak ruch Chorzów? No ja przez przypadek, tak jak napisałem w tej książce, przez przypadek, bo myślałem, że ruch to był klub hermetycznie zamknięty i wysokie progi. Ja uciekając przed wojskiem, z Zawiszy Bydgoszcz, gdzie byłem rok żołnierzem i doszedłem do wniosku, że już wystarczy, wysłużyłem się ojczyźnie. No i pojechałem na Śląsk, bo tu była szansa reklamowania mnie przed wojskiem. No i szukałem klubu, kiedyś było trochę inaczej. No myślałem, że drugoligowy Piast Gliwice mnie przygarnie, no a wylądowałem na ruchu, no i wchodząc na trening postanowiłem, gdybym wiedział, że to jest ruch Chorzów, to może bym inaczej się zachowywał, bo byłbym bardziej skromny i z takim wyczekiwaniem, ale to myślałem, że jestem w tych Gliwicach, no i zacząłem sobie pozwalać tak, jak u mnie na podwórku. Ja jestem najlepszy, ja potrafię grać w piłkę, co wy mi tutaj statystykujecie. No i tak wyszło. No i trener zauważył we mnie podobno jakiś talent, no i tak zostało. No właśnie ta historia z tym, że pan tutaj przyjechał do Chorzowa i myślał pan, że to są Gliwice, o tym można więcej przeczytać oczywiście w pana książce, ale proszę nam też powiedzieć, jaki właśnie ruch był w tamtych czasach, no bo jeżeli pan już się dowiedział, że jednak jest w ruchu Chorzów, no to jednak chyba troszeczkę to panu nogi związało, prawda? To znaczy, nie, bo ja jestem z takiej ulicy z Radomska. Tam na tej ulicy jak się wychodziło, to najpierw trzeba było się odwrócić w lewo, w prawo, albo mieć argumenty, bo inaczej się leżało na ziemi. Tam wszyscy się, nie, no sam taka ulica, taki łobuzów to była, no ale co mieliśmy robić lata 60., co mógł młody chłopak robić? Albo zająć się sportem, albo no, po prostu robić złe rzeczy, no. A że ja jestem z rodziny katolickiej, ogromnie religijnej rodziny, no więc nawet jak wychodziłem w niedzielę z domu, to mówiłem, że idę na 11 do kościoła, a przechodziłem przez kościół, po prostu przez dziedziniec kościelny i szedłem na boisko, no bo mama musiała wiedzieć, że ja idę do kościoła. Jak ja w niedzielę nie poszedł do kościoła, to byłaby ogromna awantura. Ojciec mnie popierał potem, jak się dowiedział, że gram w piłkę i z tego jemu przynosi to trochę chwały, bo każdy mówi, uff, ma pan fajnego chłopca, fajnie gra, strzela bramki. A ja byłem urodzony napastnik, no mnie jak ktoś podskoczył, no to ja najpierw pytałem się, czy przeprosi, a potem go po prostu uderzałem pięścią w twarz, no i tak byłem wychowany, no i ludzie, no i tak zostało, no. Trafia pan do ruchu Chorzów. Troszeczkę wcześniej przychodzi legendarny już trener Michał Wiczan, Słowak, który jeszcze troszeczkę wcześniej zdobywa Puchar Zdobywców Pucharu ze Slovanem Bratysława. No to jest wielki trener jak na polskie warunki, no i on robi coś wspaniałego, bo tworzy się ta niebieska legenda powoli. To znaczy, ja może powiem tak, legenda się zaczęła tworzyć może troszkę już wcześniej, bo jak ja przyszedłem w 72 roku do ruchu, to gdybyśmy byli bardziej zorientowani w temacie, to bylibyśmy już mistrzem Polski. Tam zdobyliśmy drugie miejsce wtedy i doszliśmy do wniosku, że chcemy zarobić trochę pieniędzy. Czasy były trudne, komuna rządziła. Mnie to nie przeszkadzało w żadnym wypadku, bo wszyscy mieli pracę. Na boisku przychodziło, powiem szczerze, nie tak dzisiaj tam 3-4 tysiące ludzi, tylko przychodziło 30 parę tysięcy ludzi. U mnie w Radomsku przychodziło tych ludzi 1000, to była góra. Tam się czułem, jakbym był, no nie wiem, no trudno powiedzieć, no, kimś wyjątkowym. Potem z przymusu wylądowałem w wojsku, a jak się zacząłem aklimatyzować do ruchu, no to było cholernie ciężko. No ludzie, kochani, nie znałem języka, nie znałem realiów, które panowały tu na Śląsku. Tu był Marks, tu był Maszczyk, tu był Bula, to byli bogowie tego klubu. A ja przyszedłem, no i miałem po prostu włączyć się w nurt tego zespołu i albo się podpisałem pod tym i chciałem być tym piłkarzem ruchu, albo bym za chwilę wyleciał. Przecież pan na pewno o tym dobrze wie, że z ruchu w tamtych latach się samemu nie odchodziło. Albo wyrzucano z ruchu,
i sprzedawano tego zawodnika gdzieś tam, a jeżeli był naprawdę dobry, to grał do końca kariery. Maszczyk nie mógł odejść nigdzie, Marks mógł tylko wyjechać za granicę, jak skończył 30 lat, a mnie powiedziano wprost, będziesz podskakiwał, to cię urządzimy. No więc zacząłem po swojemu, po radomszczańsku powiem, wymuszać na nich pewne momenty. Talon na samochód, pisałem pismo, że chcę odejść do Widzewa, to mi mieszkanie dano i tak dalej, i tak dalej. No człowiek musiał jakoś sobie radzić, jakoś żyć. A że na boisko wychodziłem i robiłem swoje, to muszę powiedzieć, że ja dopiero po latach się zacząłem doceniać, jak moja żona zorganizowała mi film z meczu, ćwierćfinał Pucharu Europy, bo ja tego meczu nigdy nie widziałem, bo byłem na boisku. Ruch Chorzów Saint-Étienne. Ćwierćfinał Pucharu Europy na Ruchu. Jak zobaczyłem ten mecz, teraz ostatnio, może jakiś miesiąc temu, to zrozumiałem, jaką potęgą dysponował Ruch Chorzów. Tam 8 reprezentantów Francji nie przechodziło połowy boiska. Ruch grał taką piłkę, że te 30 parę tysięcy ludzi stało i klaskało. No tak to wyglądało. Owszem, popełniliśmy błędy. No nie będę mówił dlaczego, bo te błędy to były popełnione w drugiej połowie, może nawet i specjalnie. I skończyło się 3-2. Ale normalnie to Ruch Chorzów powinien wygrać 6-0. Tak to wyglądało, taka gra. Ja teraz jestem trenerem i muszę powiedzieć, obejrzałem ten mecz 2 razy. I nie umiem zrozumieć, jak to było, że Ruch taką potęgą dysponował, takimi zawodnikami. Ci zawodnicy potem się rozeszli po świecie, ale do dziś trzeba przyznać, że ktoś to wymyślił, legenda bez końca, i taką legendę wtedy żeśmy tworzyli. Te europejskie puchary dla was to były też jakby cele zarobkowe. Wy aż chcieliście trafić na jakieś zespoły z Zachodu, a nie właśnie z NRD, Związku Radzieckiego, żeby sobie zarobić chociażby na popularnych kryształach, które dla dzisiejszej młodzieży są w ogóle zagadką. Czym to było? Pan troszeczkę o tym był, chociażby w Stambule, jak właśnie dosyć dużo sobie dorabialiście poza boiskiem. No zgadzam się, bo wyjazd, ja nie wiedziałem dlaczego, jak wylosowaliśmy Fenerbahçe i Stambuł, dlaczego wszyscy działacze i zawodnicy tak się cieszyli. Ja nie wiedziałem o tym. Potem nagle kierownik zespołu mówi, ty weź no kup jakieś 2-3 kryształy. Ja mówię, no ale ja jadę na mecz. A on mówi, jaki mecz? No co ty żartujesz? Mówi, bierzemy te kryształy. Owszem, drugą razą, jak żeśmy drugi raz wylosowaliśmy Turków, to kryształy, które wieźli działacze, nie przyjechały, bo na lotnisku zatrzymano te kryształy tym działaczom, bo oni mieli więcej kryształów niż my zawodnicy. Tak to wyglądało, no ale jadąc na Puchar Europy, gdzie no, nikt nie myślał o tym, że my jedziemy grać mecz, każdy myślał o tym, że trzeba sprzedać te kryształy, iść na bazar, bo tam jest złoto, kupić przede wszystkim takie kółka, takie ze złota były wtedy, to szło. No to ja akurat mieszkałem wtedy z Bajgerem w jednym pokoju, mówię do niego, no ale po co mi te kółka? On mówi, chłopie, to przebitka jest, zarobisz tyle pieniędzy. No tak, ale ja mówię, ale ja mam mecz. A co tam mecz? Zobaczysz, wyjdziemy na boisko, to zrobisz 3 rajdy, strzelisz bramkę i po meczu. Co takie Turki dla nas mogą stanowić? No i tak było. Przed meczem w szatni my sobie usiedli i mówimy, ludzie, tam jest 65 tysięcy ludzi na stadionie. Przecież nie będziemy z siebie robić wariatu, my przyjechaliśmy z Polski. No to trzeba szybko strzelić bramkę jedną, drugą, a potem niego oni sobie tam biegają po tym boisku. Ruch był tak był mocny, że ja twierdzę, że to była jedna z najlepszych drużyn, gdyby nie to, że była komuna w Polsce, to bylibyśmy mistrzem Polski nie raz, nie dwa i nie trzy, tylko wiele, wiele więcej razy. Przecież z Fenerbahçe Istanbul ten drugi mecz to też była parodia. No. Strzeliliśmy bramkę i wieziemy się. A już nie mówię o Wuppertalu, 5. zespół ligi niemieckiej, który przychodzi prosić, żebyśmy im dali wygrać. No to są fakty, przecież ja tego nie zmyślam. Więc powiedzieliśmy, to znaczy ja wtedy już byłem mocniejszym zawodnikiem, powiedziałem, owszem, chcecie wygrać, ale my wam nie wierzymy. No i skończyło się chyba 5-4 czy
coś taki wynik się skończył, ale najpierw strzeliłem ja bramkę, dopiero my mogli im pozwolić na to, żeby się przedostali pod nasze pole karne. Potem jak było 1-1, to my na 2-1, jak było 2-2, to my na 3-2 i tak dalej. No bo już my się bali, że ten wynik, któryśmy uzyskali w Chorzowie, oni jak nam strzelą jedną, drugą bramkę, to był dobry zespół, to z nami pojadą. No i potem skąd my weźmiemy te bramki tam na wyjeździe? Skończył się mecz, przegraliśmy, ale przeszliśmy ich do następnej rundy. A nam płacili tylko za przejście, a nie za mecz wygrany czy zremisowany. Ruch był biednym klubem. Do dziś takim jest. Dobrze, że pan wspomniał o Wuppertalu, bo pan też wcześniej mówił, że z Polski można było wyjechać jako zawodnik po 30 dopiero, albo uciec. A właśnie w RFN, czyli w tych lepszych Niemcach, jak to ludzie z waszego pokolenia mówili, dostał pan propozycję, żeby zostać. I dlaczego pan nie został? Bo jestem patriotą. Tak, jestem patriotą, bo jak pojechałem do Niemiec i zaczęto mi szukać rodziny, znaleźli jakąś rodzinę, ja się śmiałem, bo ja się nazywam Benigier, a oni mi Wenigier przez W znaleźli. No i pokazali mi nawet hotel, mówi, tu będziesz miał jakieś udziały w tym hotelu, zostajesz i tak dalej. No ja się do tego nie nadawałem. Tak samo i w Belgii, przecież jak wylądowałem w Belgii, to chyba za 3 miesiące był stan wojenny i zaraz miałem działaczy klubu u siebie, w domu i podpisz papiery, dostaniesz obywatelstwo. Natychmiast dostaniesz obywatelstwo belgijskie, a ja nie chciałem. Ja się urodziłem w Polsce, mój tata w Radomsku walczył. No jak miałem uciec? Mówił pan też o tych czasach, tutaj lat 70. Chodzi mi przede wszystkim, że pan przesiąkł tym Chorzowem. Panu się tu spodobało i chyba jedną z największych nobilitacji dla pana było to, że kibice krzyczeli do pana, że to jest nasz oswojony Gorol. A też chcę tutaj zapytać pana od razu o to życie piłkarza w latach 70., bo oczywiście z różnych książek to się mówi o wiecznych balangach, dziewczynki itp. A pan, jak wiem, nie był bardzo skłonny do picia alkoholu. To znaczy ja nawet na własnym ślubie nie piłem, tylko napiłem się szampana. Ja uważam, że alkohol mi nie służy. Ja nie potrafię pić. No, prawdopodobnie jakbym się opił, to bym może był agresywny, nie wiem, ale sam się jeszcze pijanym nigdy w życiu nie widziałem. Po meczach, różnych meczach, owszem, trzeba było się wyluzować i trochę zabawić, no ale były dyskoteki, były dziewczyny. Mieliśmy wzięcie, byliśmy młodzi, no i tak też potoczyła się moja historia, że żona się ze mną rozwiodła, bo nie wytrzymywała tego napięcia, że co chwila gdzieś tam ktoś do niej dzwoni i mówi Benigier tam, Benigier tam, Benigier tam, gdzieś tam na ogródkach, gdzieś tam w hotelu, w kawiarni. Najgorsze to jest i najzabawniejsze to, że ja zawsze cierpiałem za to, co nie zrobiłem. A jak naprawdę coś zrobiłem, to ja przyszedłem, się przyznałem, a no i to tak wyszło. No i potem koniec kariery, no a tych narzeczonych miałem multum, to tak szczerze powiem, nawet na sprawie rozwodowej powiedziałem nie kochanki, bo ja kochanek nie miałem, miałem tylko narzeczone. A to, że one mnie lubiły, ja też, ale bez alkoholu, tylko tam szampana się napiliśmy, nie, no jeszcze były takie wina słodkie, jak Cinzano, Martini, o takie coś. No. No i uważam, że było dobrze. No, moja żona chciała odejść, no to pozwoliłem, niech sobie odejdzie. Utrzymuję kontakty z nią do dziś, bo to była wspaniała dziewczyna. Z córką też utrzymuję kontakty i odwiedzamy się. A teraz mam drugą rodzinę, która mi się też udała. No nie żałuję niczego. Powiedział pan, że z ruchu ciężko było odejść. Trzeba było zostać przede wszystkim wyrzuconym. I pan też miał taką jedną sytuację, że prawie pana wyrzucili, albo pan tak myślał, a oprócz pana wyrzucili na przykład wielkiego piłkarza jak Żmijewskiego. To był pewien incydent hotelowy, prawda? Tak, ale ja panu powiem, no proszę się nie dziwić. Hotel, może to hotel dużo powiedziane, to hotelik na ruchu, tam przy ruchu, tam kwaterowano wszystkich tych, co nie mieli mieszkań, nie dostali, dopiero przyszli do ruchu i tam mieszkałem z Krystianem Blaną, Żmijewskim, no i ja tam, żeśmy w trójkę mieszkali. Ruch jakby wyczekiwał, co trener i zarząd zdecyduje, no i były balangi, no. Przede wszystkim te balangi kto robił? No, najstarszy, nie? Tam przewijały się różne dziewczyny, ja też z tego korzystałem,
nie powiem, że nie. Ale to było do pewnego momentu, a potem, no, jak milicja wtedy przyjechała raz, potem drugi i zaczęły się robić awantury, no to wezwano nas na ruch, na górę, no i według, ja powiem, dziwnego kryteria. Były dziwne kryteria, Blane Kystkam, fajny chłopak, sprzedali do Kluczborka, Rzymieskiemu dali wolną rękę, poszedł gdzieś do Jagiellonii czy do Awi Świdnik w tamtą stronę, a mnie powiedziano, że klub na mnie liczy i stawia i dali mi mieszkanie na tysiącleciu. No ja byłem zdziwiony, bo myślałem, że mnie gdzieś po prostu sprzedadzą gdzieś do jakiegoś innego klubu, po co taki facet. No ale prezes klubu, a wtedy prezesem klubu był Ryszard Ciąka, minister, powiedział, przyjedziesz do mnie, to ja z tobą porozmawiam. No i zaczęła się rozmowa z ministrem, dostałem to mieszkanie po Marusce, który został jak gdyby cofnięty z powrotem do Bielska, bo się nie sprawdził na ruchu. A ja po rozmowie z ministrem Czcionką doszedłem do wniosku, że mogę być wielkim piłkarzem, tylko ktoś mi musi pomóc. Bo żeby się dostać do reprezentacji Polski w tym czasie, trzeba było mieć mecenasa, który pomoże. Tak jak mieli takiego mecenasa milicjanci, tak, Wisła Kraków, tak jak inni, Górnik Zabrze z prezesem Szlachtą na czele, tak jak Legia i cały generalicja wojskowa, to ruch nie miał. Ruch był biednym klubem, który faktycznie grał dobrze w piłkę. I to z tymi zawodnikami, co ja grałem przez moment, Maszczyk, Bula. Bula to jeden z największych piłkarzy. Ja mówię, że on by się nawet w Europie sprawdził z tą grą. No ale tak wyszło, zdobyłem dwa mistrzostwa Polski, potem oni zostali sprzedani za granicę, no bo musieli chłopaki coś zarobić, parę złotych. A ja czekałem, przyszedł Jezierski, dogadaliśmy się, zrobimy mistrza Polski, to pojedziesz. No i zrobiliśmy mistrza Polski i pojechałem do Belgii. Nie tam, gdzie chciałem, tylko tam, gdzie mnie taki był, Jabłoński się nazywał, wtedy to był premier chyba rządu, on mi kazał jechać do Belgii. Ja nie miałem wyjścia. Ja chciałem jechać do Francji, a on mówi, nie, tu pojedziesz, bo tam interesy robimy w Liège, no to ty tam pojedziesz. No musiałem jechać, bo inaczej bym w ogóle nie pojechał i kończyłbym karierę gdzieś tam w niższych klasach. Zostańmy może na tym tysiącleciu, bo tutaj przed wywiadem pan nam opowiadał, że tam gwizdnęli panu samochód. Jak to się stało i czy się odnalazł? Samochód mi gwizdnęli w momencie, jak, bo ten samochód kupiłem od szwagra, no bo to wtedy nie było tak, że można było sobie kupić samochód jak się chciało, albo się kupowało na giełdzie, albo się miało talon. Ja potem byłem już mądrzejszy, te talony kombinowałem, ale postawiłem ten samochód pod domem, no ale Breżniew przyjeżdżał w niedzielę na Śląsk, no i rano wstaje, samochodu nie ma, no i ukradli. No, miałem trochę perypetii z tym samochodem i to ogromne perypetie, no ale potem ten, co kupił od tego złodzieja samochód, przyjechał tam, bo chciał przerejestrować, no i udało mi się go dogonić, tak powiem szczerze. No i ten samochód się odnalazł, wszystko się skończyło pozytywnie, potem z tym złodziejem, który ukradł ten samochód, to nawet byłem kolegą, tylko mi nie oddał butów i najgorsze było to, że w niedzielę był mecz z Tanzanią na Stadionie Śląskim, a ja nie miałem w czym grać. Byłem powołany na mecz, na ruchu było zamknięte, bo to niedziela. Kurde, trener Górski patrzył na mnie jak na wariata. Na Stadionie Śląskim mi kombinowali kołko trampki, bo też butów tam przecież nie mieli akurat takich rozmiarów. I ja w tych kurde kołko trampkach wyszedłem na mecz towarzyski z Tanzanią. No i tak ja to... Przygoda była, no. Potem się trochę zorientowałem, na jakiej zasadzie mogę być powoływany do reprezentacji. No. Mnie się w życiu udało, z tego względu, że nie pojechałem na Mistrzostwa Świata, chociaż byłem w szerokiej kadrze, nie wiedząc o tym, że los spłata mi takiego figla. Zgodziłem się odejść z ruchu i pójść do Legii Warszawa. I
to zadecydowało, że pojechałem na olimpiadę. Bo tak to może bym nie pojechał, bo były układy różne. Pojechałem na olimpiadę. Za olimpiadę dostaliśmy, ja pamiętam, chyba $400 tam na miejscu za wynik. A za Mistrzostwa Świata, jak grali w Monachium, to dostali dosyć dużą kasę. No mnie te pieniądze wszędzie mijały i los sprawił tak, że po latach dostaję świadczenia olimpijskie za ten medal. No, powiem szczerze, mogliśmy tam nawet ten złoty medal wygrać, ale pan trener Górski się uparł i powiedział: z tymi zawodnikami zaczynałem, wy młodzi macie czas, to na zmiany będziecie tylko wchodzić. I nie dał nam szans gry, bo z tym NRD, powiem szczerze, jak widziałem, jak ten mecz się odbywał, no to kurde, siedzieliśmy na ławce rezerwowej i nogi się same brały do tego, żeby wejść na to boisko, no ale musiałem siedzieć. No. Jeszcze miałem na olimpiadzie takiego pecha, że po każdym meczu brali mnie na kontrolę dopingową. Nie wiem, jak to było, ale po każdym meczu. No, szedłem, ja już byłem przygotowany. Owszem, tam stamtąd wynosiłem dużo piwa, torbę się brało, bo tam trzeba było moc oddać w takich sterylnych warunkach. No a chłopaki mówią, jak już tam idziesz, no różnie, raz szedłem z Tomaszewskim, raz szedłem z Ćmikiewiczem, różnie to było, no to jedną torbę my brali, po to by te piwo wynosili stamtąd, żeby na wioskę wnieść, a na wioskę olimpijską piwa wnieść nie wolno było, no to musieliśmy jakoś to szmuglować, ale fajnie było, bo człowiek się czuł potrzebny, że gra dla kogoś. To tak wyglądało, no. A że pieniędzy nie było, bo jak opowiadaliśmy sobie między sobą, to ja do Maszczyka zawsze mówię: Zyga, popatrz, oni mają, zobacz, jakie warunki, jakie my mamy warunki. No, to tak wyglądało. No. Właśnie, czy wy tutaj w Ruchu Chorzów nie mieliście troszeczkę pretensji do trenera Górskiego właśnie przed Mistrzostwami Świata w RFN? Przecież Ruch już jest najlepszy w Polsce, a na Mistrzostwa jedzie tylko Maszczyk. Nie ma Buli, nie ma Beniegiera, nie ma popularnego Kopiego. Ci wszyscy zawodnicy mogli przecież grać w reprezentacji, a pojechał tylko Maszczyk. No to widzi pan, no mi jest przykro mówić w ten sposób. Ja się dopiero po latach dowiedziałem, że przed samymi Mistrzostwami Świata różni trenerzy byli przez różne kluby dofinansowywani. To znaczy, trener gdzieś tam został doradcą tego klubu. No i w tym momencie ja, było nas na zgrupowaniu na początku przed Mistrzostwami Świata, było nas 7 z Ruchu. 7. Potem już na tym drugim bezpośrednim zostało nas 2. Maszczyk i ja. No i przed samym wyjazdem, no już co prawda, chociaż na pamiątkę dostałem garnitur, dostałem całe wyposażenie, a potem przyszedł telefon do klubu, że jutro na zgrupowanie te 3-dniowe i wylot na Mistrzostwa Świata jedzie tylko Maszczyk, a za mnie jedzie z Wisły Kraków Kapka. No. Przenieśmy się już do czasów obecnych. Proszę nam powiedzieć, no pan jest legendą Ruchu, ale też zawsze pytam o to takie właśnie były legendy. Czy wy jesteście dobrze honorowani przez obecny Ruch Chorzów? Czy o was się pamięta? Czy pan w ogóle lubi chodzić na stadion Ruchu? To znaczy, jeżeli pan mi zadaje pytanie, czy lubię chodzić, no tak, to ja idę, wracam jak do swojego domu. Były momenty wcześniejsze, gdzie nas prawie nie wpuszczano na Ruch, bo ci prezesi, którzy tam byli, no nie wiem, no wszyscy wiecie, że Ruch Chorzów przeistoczył się w spółkę akcyjną i jest to prywatny klub. Ja sobie z tym poradzić nie mogłem, z tego względu, że wszystkie kluby, tej klasy kluby, są klubami powiązanymi z miastem. No nie może być tak, że miasto Chorzów, to miasto ma taką firmę u siebie na swoim terenie, jak jest chorzowski Ruch, nie inwestuje w to i nie zwraca uwagi na to. Nikt w Europie by nie słyszał o Chorzowie, gdyby nie Ruch. No taka jest prawda. Ruch Chorzów, tak się to nazywa. Ja myślałem, że to będzie, ale za poprzedniego prezydenta było to pomijane. Ja nie wiem, że do Ruchu zawsze przychodzili ludzie, żeby z tego Ruchu brać, a nie żeby temu Ruchowi coś dać. Dotąd, dopóki Huta Batory w jakiś sposób dofinansowała, ale Ruch się utrzymywał sam. Bo jak na mecz przychodziło 30 tysięcy ludzi, to można było coś z tym zrobić. A teraz przyjdzie 3 tysiące ludzi, no i nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy, ale proszę zwrócić uwagę, kto w tym Ruchu rządzi. Nas nie chciano wpuszczać,
Mnie też nie chciano przez moment wpuszczać. Potem jak został prezesem Paterman, tak, no to się zaczęło to zmieniać wszystko. No, ale ja myślę, że było to spowodowane czym innym. Ruch miał jedno nazwisko, Cieślik. I tym Cieślikiem zamykali wszystkie tematy i otwierali wszystkie drzwi. Tak, bo chcieli coś załatwić, to Cieślika brano do auta i jechali z Cieślikiem. No biedny, świętej pamięci, Cieślik już nie żyje, a ruch dalej ma istnieć. No. Tylko, że w każdym klubie byli piłkarze, co coś dla tego klubu zrobili, przychodzą, są honorowani i pomagają. Ja też przyszedłem na ruch, bo teraz mam więcej czasu, bo już nie jestem w Śląskim Związku koordynatorem wszystkiego, tylko pracuję jeszcze społecznie, tylko trochę jako wiceprezes Śląskiej Federacji Sportu, ale przełożenie mam ogromne. Wszędzie. A oni takich ludzi jak ja nie potrzebują, bo tam są prywatne pieniądze. I oni zakładając, że przyjdzie Benigier, no to trzeba mu może coś odpalić, nie? Trzeba mu coś dać. No i tu się mijamy, po prostu nasze drogi się rozchodzą, bo ja jestem tylko zwolennikiem, żeby ruch był wizytówką tego miasta i tak będzie. Czy prezydent będzie chciał w przyszłości, czy nie, tak będzie, bo innego wyjścia nie ma. A to, że mamy najgorszy stadion, no przykro mi, ci ludzie, co byli, mogli stadion już budować i mogli te pieniądze znaleźć. Jeszcze mówiło się za świętej pamięci Barbary Blidy, że pomoże znaleźć pieniądze i były te pieniądze, ale wszystko się rozwiało i w dalszym ciągu jesteśmy na takim boisku, że może nie wstyd przyjmować inne kluby, tylko po prostu trochę żenujące. Gliwice, niech pan popatrzy. Tychy, Zabrze. Już nie mówi się o Katowicach, nie mówi się już o Sosnowcu, gdzie ma być nowy stadion. Ludzie pobudowali te stadiony i cieszą się. Tam są izby pamięci, muzea, a my co? Do mnie przyjeżdża menadżer z zagranicy, ja mówię, na ruch nie pojedziemy. On mówi, dlaczego? Ja mówię, bo tam nie ma gdzie usiąść nawet, no nie ma z kim, nie ma, ja ci nie mam co pokazać. Przyjdź do mnie do domu, chodź, pokażę ci te kryształy, które tam u mnie stoją, no bo ja mi jest wstyd iść na ruch, żeby tam pokazać, co tam jest. No taka jest prawda. Dobrze, to kończąc ten cały dzisiejszy wywiad, chciałem też zapytać pana, co dalej, bo pan jest przecież trenerem, pan uczy. Co pan będzie jeszcze dalej robił, bo no, wiek już coraz wyższy. No dalej to przestanę krytykować. Nie będę krytykował, tak, bo przedtem to mówiłem, no ludzie kochani, nie możemy tak dalej postępować. Ja jestem związany z ruchem do końca. I mnie nie interesuje, że ja pójdę gdzieś tam do pracy i coś będę robił. Nie, ja uważam, że moje miejsce jest na ruchu. I ja powinienem na tym ruchu być, tam i jeżeli trzeba coś pomagać, to tak, ja nie potrzebuję pieniędzy. Ja potrzebuję, ja mówię do żony, ja nie potrzebuję pracy, tylko potrzebuję wyjść z domu, żeby pomóc temu klubowi. Tak, jeżeli mi się uda to zrobić, no zobaczymy, może za chwilę będą wybory. Nie wiem, kto wygra. Mam nadzieję, że pan Kotala, prezydent będzie w tych wyborach startował i dotrzyma słowa. Ruch będzie miał nowy stadion i wtedy się zagospodarujemy na ruchu, na tym stadionie, ci ludzie, którzy jeszcze pozostali. Chcielibyśmy nie tylko być wizytówką tego klubu, tylko chcielibyśmy być, jakby powiedzieć, historią, która może nie powróci, ale może się zdarzyć. I nie wiem dlaczego w Chorzowie nazwano rondo niebieskich mistrzów. Widać, że ktoś myślał o tym, że to, co ten niebieski klub zrobił dla Chorzowa, to jest coś znaczącego. I chciałbym, żeby tym, takie może na koniec przesłanie, ruch był, jest i będzie. Na razie jest nisko, ale my się za to weźmiemy na pewno. Bo ja oprócz tego, że napisałem książkę, to jeszcze zrobimy trochę więcej. Dziękuję panu bardzo. Miło.